Witam Państwa serdecznie, Marcin Palion. Drugi już odcinek naszego streszczenia rosyjskich tak zwanych wiadomości w telewizji publicznej. Mam nadzieję, że tym razem YouTube nie zablokuje nam tego filmu, ponieważ pominęliśmy wszelkie fragmenty z latającymi rakietami, gdyż YouTube uznał, że są to sceny przemocowe, a chcielibyśmy, aby ten materiał był dostępny dla wszystkich, a nie tylko dla widzów pełnoletnich i zalogowanych. Szanowni Państwo, ten odcinek będzie prawdopodobnie jeszcze ciekawszy niż poprzedni. Tak pisze do mnie Weronika, która jest naszą tłumaczką, jest Ukrainką, ale biegle posługuje się również językiem polskim i rosyjskim. Dlatego też tłumaczy dla nas te rosyjskie materiały, żebyśmy mogli my i Państwo wiedzieć, jaką narrację prowadzi Kreml. I między innymi Weronika pisze mi coś takiego. Tutaj pokazują szczęśliwych Ukraińców, którzy już dostali rosyjskie paszporty, że oni mają nowe perspektywy na historycznej ojczyźnie, dostęp do pomocy społecznej, do dobrej pracy, godnych zarobków. Tak przedstawiają ten swój ruski mir właśnie dziennikarze i politycy w Rosji. Być może dlatego Rosjanie w to wierzą, mimo że większość z nich żyje w biedzie. Dalej usłyszymy m.in., że reżim kijowski chciał odebrać tym Ukraińcom, którzy tak chętnie emigrują do tej Rosji, która przecież nie zaatakowała Ukrainy, a prowadzi tam operację specjalną wyzwolenia m.in. Donbasu, że reżim kijowski chciał odebrać im język, historię. Także no wychodzi na to, że Rosjanie wyzwalają tych biednych Ukraińców, którzy przez tyle lat musieli być krajem niepodległym. Zapraszam na materiał. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie on blokowany, bo to jest naprawdę ciekawe i stwierdzenie, że Rosja to stan umysłu, nie bierze się znikąd. empress.pl. Bądź zawsze na bieżąco. Это новости на первом. Здравствуйте, в студии Валерия Кораблева. I symbol nowego czasu. W obwodzie zaporowskim, zarówno jak w innych wyzwolonych miejscowościach, coraz więcej ludzi dostaje rosyjskie paszporty. Jest to przepustka do nowego, normalnego życia, gdzie istnieją gwarancje społeczne i prawne, gdzie można swobodnie rozmawiać w ojczystym języku, gdzie każdy rozumie znaczenie pamięci historycznej, którą reżim kijowski próbował u nich odebrać. Jestem szczęśliwa. Wracam na historyczną ojczyznę. Dla mnie kontakt z Rosją jest bardzo ważny. Mogę komunikować się z rodziną, odwiedzić ich. Oni czekają na mnie. Pojechać do Rosji już nie jak za granicę, a do domu. Dokument z dwugłowym orłem na okładce dla wielu mieszkańców Bierdziańska był marzeniem dziesięcioleci. Czekaliśmy na to wydarzenie już od dawna. Ja osobiście od 1991 roku czekałem, kiedy to wszystko wróci i my znowu będziemy razem z Rosją. Ci ludzie zawsze uważali siebie za integralną część ojczystego języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury. Anna Frolowa w swoje urodziny składa przysięgę i otrzymuje paszport Federacji Rosyjskiej. Jest to podwójne święto. Jest to bardzo ważny prezent dla mnie. Spodziewamy się na wszystko najlepsze. Pomnik Worońcowy cudem przetrwał na głównym placu miasta. Jego mieszkańcom, zwłaszcza ostatnie lata, próbowali wmówić inną historię, w której nie ma miejsca na nic rosyjskiego. Przepisywanie historii zaczęło się jeszcze w 1991 roku, a w ciągu ostatnich 8 lat wszystko znacznie się pogorszyło. Starożytni Ukraińcy, Bandera, próbowali zabrać pamięć o tym, że kiedyś byliśmy Rusinami i miasto zostało założone przez Rosjan. Wielką Ojczyźnianą wojny nigdy się nie nazywało Wielką Ojczyźnianą. Ja zawsze występowałam 9 maja i na wojnę mówiono Druga Światowa. Już zapomnieliśmy, co to znaczy Wielka Ojczyźniana wojna, bo nie pozwalali nam o tym mówić.
Również zakazano nam georgijewskich wstążek. Mogłeś za nie iść siedzieć. Pomnik bohaterom Wielkiej Ojczyźnianej Wojny za czasów Ukrainy został zniszczony. Żołnierze Gwardii Rosyjskiej pomogli go odbudować. Nowemu Bierdziańsku w składzie Rosji ten pomnik jest bardzo potrzebny. On służy zarówno dla edukacji przyszłych pokoleń, jak i dla przywrócenia historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Przywódcy Muzeum Sztuki Izaaka Brodskiego, którzy uciekli z Bierdziańska, wywieźli na tereny kontrolowane przez Kijów pamiątki historyczne, rzeźby, obrazy i setki innych eksponatów. Sierow, Kuindży, Trutowski. Trzy sale rosyjskich malarzy stoją absolutnie puste. Od burzy na morzu Iwana Konstantynowicza Ajzowskiego została tylko ramka. Setki eksponatów zniknęły w nieznanym kierunku. Natomiast takie duże płótna jak partyzanści syberyjscy Aleksandra Sierowa 1933 roku nie udało się tak łatwo wywieźć. Wyzwolone tereny obwodu zaporowskiego już przeszły na moskiewską strefę czasową. Hrywny wymieniane na rubli. Przed mieszkańcami otwierają się nowe możliwości. Podejmowane są pierwsze kroki w celu przywrócenia pokoju. Cicho, spokojnie, ludzie mają pracę. W każdym razie jest bardzo spokojnie. Do Bierdziańska można dojechać nie tylko z Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Zostały przywrócone połączenia z Krymem. Do Melitopola, Berdiańska i Chersoniu można teraz dojechać autobusem. W wyzwolonym Siewierodoniecku ludzie mogą uzyskać pomoc humanitarną. Żywność, środki higieny osobistej, jedzenie dla dzieci są dostępne w nowym centrum humanitarnym uruchomionym przez partię Jedinaja Rosja. Łącznie na wyzwolonych terenach funkcjonuje już 27 takich ośrodków. W Siewierodoniecku zaplanowane otwarcie kolejnych dwóch. W pierwszej kolejności zapewnić wyżywienie wszystkim obywatelom Ługańskiej Republiki Ludowej, potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przebywającym w ośrodkach tymczasowego zakwaterowania. Kolejnym etapem jest dostarczenie uczniom podręczników, plecaków, artykułów papierniczych po to, żeby 1 września mogli zacząć rok szkolny. Przed chwilą Ministerstwo Obrony poinformowało, że nasiliły się konflikty z użyciem broni wśród ukraińskich bojowników. Na przykład w ugrupowaniu Kraken ponad 200 nacjonalistów odmówiło wykonania rozkazu o przemieszczeniu się w kierunku Kramatorska i zapowiedziało przejście do obrony terytorialnej Charkowa. Podczas szarpaniny z dowódcami i późniejszej strzelaniny zabito 6 bojowników. Inflacja w Stanach pobiła rekord sprzed 41 lat. Ceny rosną na wszystko i szybciej niż oczekiwano w Rezerwie Federalnej. Ta instytucja pełni funkcję Banku Narodowego. Transport osobisty i podróże lotnicze stały się luksusem. Nie każdy może sobie pozwolić na paliwo. Ale bardziej wymowne niż jakiekolwiek statystyki są kolejki do punktów dystrybucji darmowej żywności. Nawiadują się tutaj również ci, którzy wcześniej nie mieli problemów z finansami. Produkty bardzo podrożały. Jajka, mleko, a owoce są po 3-4 dolary za pół kilo. Brzoskwinia kosztuje 1 dolar za sztukę. Coś niemożliwego. Myślę, że władze nie dają rady. A teraz obwiniają we wszystkim Putina i wojnę w Ukrainie. Zgodnie z prognozami ekspertów, na Europę czekają trudne czasy. Zima tuż za rogiem, ale jak ją przetrwać? Oto jest pytanie. Wzrost cen, kryzys energetyczny to są skutki sankcji nałożonych na Rosję. Ludziom zalecają kupować drewno opałowe, węgiel i ocieplać domy. A ktoś niedługo stanie przed wyborem, kupić jedzenie czy ogrzać dom. Ceny rosną na wszystko. Mleko, chleb, gaz. Jest to jednocześnie trudne i przerażające, bo nikt nie wie, co czeka na gospodarkę. Europejczycy obserwujący rynek gazu uważniej niż prognozę pogody drżą ze strachu. Cena za 1000 metrów sześciennych gazu znowu poszła do góry i w tym momencie przekroczyła pułap 1900 dolarów. Skutki awarii, która miała miejsce w poniedziałek na polu gazowym w Norwegii, okazały się większe niż szacowano wcześniej. Dotychczasowe przepustowości będą niedostępne co najmniej do 15 lipca. To jest ten sam gaz eksportowy. Ostatniego lata przed rosyjską zimą analitycy zachodnich mediów wzywają do przygotowania się na cierpienie psychiczne.
экспорт. Перебои с поставками неминуемы. Последнее лето перед русской зимой. Аналитики в западной пресі призывають готовиться, цитата, к душевним страданиям. Роснуться ціни змушають європейчиків до вибору між їдженням а обживанням. В Бельгії рахунки за медіа зросли о 65,5% в порівнянні з маєм 2021 року. Європейчиці будуть мусити мній подорожувати, мній їсти і убирати додатковий светер. Російська зима, як уж надійде, то потрва довго. Найвеликший німецький банк Deutsche Bank опіра своє прогнози на заложенню, що тієї зими німці будуть палити древним опаловим. І тут належи вспомнити, що в 2010 року, під час споткання, Владимир Путін остерігав перед тим найвеликих німецьких промисловців. Не розумію, що будете робити з гжанням. Газу вам не потрібно, не розвіяйте енергетики ядрової, може будете огрівати древним опаловим. По древно теж треба їхати на Сибірі, бо свого не маєте. Дорогі родаці, постарайтеся оцеплити свої доми ще перед тим сезоном грівчим, заапелював польський прем'єр на тлі одного дому. На його оцеплення зібрано кількадесят тисяч злотих. Не спосіб не зауважити смутних тварів слухаючих його людей. Американські туристи в Європі са задоволені з обіцяної ситуації. Мімо рекордової інфляції в Станах, по обніженню ще євро, американці тутай мають ще добре. Спаняле, паритет улатвя нам життя, маємо вінцей пінензи на подруже. Зараз більше ще оплаця приїжджати до Європи і ту видавати пінензи. Можна дозволити собі на все, що маємо в Станах. Мисля, що буде приїжджати частіше, бо зараз є станій. Можна дозволити собі все те, що і в Штатах.